Siema, dzisiaj przedstawię Wam Podzika Moti Play. Jest to totalna nowość na rynku. Nawet jeszcze świeżo co dostępny praktycznie w Polsce. Co my tu mamy? Bardzo ładny podzik, uważam, że idealny dla gamerów. Mamy ekranik mały, produkuje do 30 W, mamy 900 mAh baterii. To co, rozpakowujemy. Otwieramy, wita nas karta gwarancyjna. Nic ciekawego. Instrukcja, której i tak nikt nie przeczyta, chociaż rzeczywiście osoby zaczynające vaping zachęcam. Mamy sam podzik. Dodatkowo w zestawie dostajemy kabel do ładowania USB-C i sznureczek, który i możemy sobie naszego podzika zawiesić na szyi. Chowamy tutaj akcesoria. Przechodzimy do podzika. Zobaczcie, jak on się ładnie włącza. Normalnie ekran ładowania z gry. Podzik, jak już mówiłem, jest w stanie wygenerować do 300 W, ale mamy tutaj taki chip, który dostosowuje maksymalne waty do grzałki, którą mamy włożoną, więc mamy włożoną jednoohmową grzałkę. Nie pozwala nam przekroczyć 16 W. 900 mAh bateria na spokojnie wystarcza na cały dzień wapowania. Niestety producent zdecydował się dołączyć tylko jedną grzałkę do zestawu, co ogranicza nas do testowania naszego podzika na początku na systemie MTL, bo jednak ta jednoohmowa grzałeczka w moich odczuciach jest taka bardzo mouth to lungs, więc nie porobimy sobie żadnej większej chmurki. Mamy fajnie regulowany airflow, jest on taki 360. Jest on delikatnie zależny, więc trzeba patrzeć, czy w kieszeni nam się nie zamknął, ale jest naprawdę o wiele wygodniejszy niż te typowe suwaki w podach dostępnych aktualnie na rynku. Wyświetlacz jest bardzo przejrzysty, pokazuje nam, ile mamy baterii, czas zaciągnięcia, aktualnie ustawione waty, które sobie regulujemy przyciskiem u góry. Mamy też fire button, więc jak wciśniemy, to nam się odpala. Mamy aktualną oporność grzałeczki, mamy wolty, które nam teraz podaje na grzałkę, to się pojawia w czasie zaciągnięcia. I mamy liczbę puszków. Co naprawdę fajne w tym podziku, mamy 2-militrowy kartridż, który nie przecieka. I uwaga, możemy sobie wyciągnąć nasz ustnik, więc możemy go sobie dowolnie wymieniać na ustniki, które już mamy w domu. Jest on wielkości 510. Także naprawdę polecam sprzęcik na początek, bardzo przyjemny, trudny do zajechania, naprawdę dobrze wykonany. Nie rysuję się, używam go już od jakichś 3 tygodni i jest naprawdę w stanie idealnym, nic mu się nie dzieje. No i co, testuję sobie jeszcze oddanie smaku, mam tu zalaną czarną porzeczkę. Zobaczymy, jak to smakuje. Mam trochę małe waty, zwiększymy sobie. Teraz brałem chmurki na 8 watach, zrobimy sobie 13. Powiem Wam, że naprawdę podzik fajnie oddaje smaczek. Nawet na tej jednoomowej grzałce czuć fajnie smak. Chmurki są typowe na podzika. Małe, dyskretne w sumie. Smaczek naprawdę oddany fajnie. Testowałem też tą czarną porzeczkę na swoim dripperze, więc jest to godne uwagi. Także to by było na tyle. Zapraszam do sprawdzania następnych odcinków. No i siema.